dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Kroxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Kroxy. Zaczynamy od bitewki na skrzyneczki, oczywiście z karambicikiem Tiger Toothem. Skrzyneczka oczywiście wrzucona w sztukach 8, tak? Dobrze liczę? Dobrze liczę. Więc 8 takich skrzyneczek, 8 oczywiście szans na trafienie karbita Tiger Toofa. Oczywiście przypominam o konkursiku na początku filmu na skinka. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście wiesz co robić. Sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz. No i oczywiście dołącz na Discorda, tak? No i użyj oczywiście kodu Kroxy na CSGO skinsie. Ojojoj! No i mamy tego karambita naszego. 5359 zł, więc bitwa już na pewno No, to jest to, o czym mówiłem ostatnio, tak? Że w sensie o tej M9, że no myślałem, że jest ona droższa, że będzie ona warta więcej tego karambita Tiger Toofa. No ale tutaj jednak karambicik jest te 4-300 droższy, więc no jak najbardziej udało nam się z tej bitwy wyjść obronną ręką. No i dzięki temu mamy nie 5, a prawie 10 000 zł oczywiście na, no z tej bitwy wyciągniętej, tak? Więc naprawdę bardzo spoko, dołączę sobie tutaj jeszcze na bitewkę za 550 zł, zobaczymy. Kodzik Kroxy oczywiście, przypominam, jak chcesz wziąć udział w konkursie, albo po prostu jak chcesz sobie skrzynkę za free odebrać, jak chcesz są pełnoletnią, to oczywiście logujesz się z nim, zrobisz klasz magiczny plusik tutaj i wpisujesz oczywiście kodzik Kroxy przez likes, bądź logujesz się z nim, zrobisz przed każdym doładowaniem możesz kodu użyć i 10% więcej zyskać, więc jak chcesz sobie zakręcić skrzynką za darmo, albo zakręcić skrzynką i dostać 10% więcej, no to zapraszam oczywiście do skorzystania z CSGO skinsa. Jest emeczka, player 2, więc no... Oj, tutaj no myślałem, że ci tańsze to będzie, no ale dobra, jest przewaga póki co. 40 zł i szczerze, no ta P90 wygląda bardzo niesympatycznie. No i jak już ją zobaczyłem, to wiedziałem, że no nie będzie tak łatwo, no ale dobra, no mamy 10 500 zł, więc no spróbujmy coś tutaj jeszcze zakręcić fajnego. No kurczę, chciałbym kurczę tego hola, ale coś czuję, że to nie jest dobry pomysł. No mam takie dziwne przeczucie, że to nie jest dobry pomysł. Jeszcze z takim budżetem, znaczy jest to duży budżet, tak na 10 tysięcy. Nie mamy tak naprawdę gwarancji, że dostaniemy tego hola. No nigdzie nie ma gwarancji w żadnej skrzynce, że coś dostaniemy, tak? Jest to oczywiście skrzynka, która nie zawsze musi oddać. Czasem potrafi zabrać też. No ale zobaczmy, no może akurat w tej bitwie nam się poszczęści na 3 skrzyneczki z kosą, no i oczywiście 3 z rękawicami. Zobaczmy, ostatnie otwarcie noży, no nie ma aż takiej tragedii chyba, wydaje mi się. No mogło być zawsze oczywiście lepiej, no ale też nie można jakoś narzekać. No ja generalnie tu... Aha, no faktury new, no to wszystko jasne, tak? Chciałem powiedzieć, że generalnie uważam, że są bardzo ładne rękawice, one kosztują pewnie no 500 max, wydaje mi się. Jakiś filtestet czy coś, no ale to definitywnie nie są jakieś filtestet, tylko no... No tutaj ciut lepiej tutaj wleciało, więc no co ja mam powiedzieć? Unluko, tak? No mogło być naprawdę... Mogło być przesympatycznie, ale no wydarzyło się tak, jak każdy widzi. 8 skrzyni jeszcze raz z tym Tiger Toofem. Kurczę, no ja wiem, że ja się skupiam na tych skrzynkach, od kiedy one wyszły, no ale ja uwielbiam takie skrzynki, no naprawdę kocham takie skrzynki procentowe, jeszcze kocham tego noża po prostu, w sensie ten skin do tego noża, no naprawdę jeden z najładniejszych noży w grze, będę to podtrzymywał. Okej, okay. Jest Tiger Toof, no ale nie ten, którego chcieliśmy, no, ale no niecała połowa tutaj tak naprawdę tej bitwy nam się wtedy zwraca, no zobaczmy, jeszcze 5 szans, nie jest to też jakoś mega mało procent na tego Tiger Toofa, bo 2% w jednej skrzynce, no to mamy jeszcze 4, no to 8%, tak? Na dwie osoby, no to 16%, że jakikolwiek tutaj ten karambicik poleci. No ale to też nie można tak liczyć, no. Powiedziałbym, że mamy 50% szans, tak? Albo spadnie, albo nie. No póki co, nic na to nie wskazuje, leci ostatnie otwarcie skrzyneczki z karambitem Tiger Toofem, no i właśnie, niestety tutaj nic się dobrego dla nas nie wydarzyło. Może otworzę jedną zachętę. Jedną skrzynkę, a... Ojejku! No ja tu widzę nowy wygląd, stary. No, nie jestem w stanie powiedzieć, co się zmieniło wyglądowo, ale wygląda... O, ej, słyszysz to? Jeszcze inny dźwięk jest. Dźwięk bardzo sympatyczny. Ale mówię, nie jestem w stanie powiedzieć, co się zmieniło.
czy tu cień został po prostu dodany za te skiny, czy o co chodzi, ale bardzo ładnie to wygląda. Podoba mi się i jestem fanem. No ale na pewno jestem fanem tych dropów, które się teraz wydarzyły. Dlatego może trzeba to rozwiązać inaczej i po prostu rzucić tą skrzynkę na bitwę, tak? Dwa razy ametyst. Zobaczmy, 1680 zł. Koszt takiej bitwy. Wrzucamy oczywiście bota, niech będzie Emily się wylosowała i zobaczmy, dwie skrzynki ametyst, najdroższe, a nie, czekaj, nie najdroższe, bo są oczywiście procentowki z Howlem, które są najdroższe, no ale z takich normalnych to są najdroższe, tak, można chyba tak to uznać. No niestety tutaj mocno na minus, mocno na dziurę dostaliśmy w tej bitwie, więc może trzeba tutaj ze sloterkiem, tak wiesz, przystopować troszkę i tak na spokojnie, zagrać teraz 7 skrzyneczek. Wrzucimy trochę teraz z większą właśnie ilością tych procentów na ten nóż, nie wrzucamy 2%, tylko wrzucimy tą najdroższą i zobaczymy, czy 7 sztuk wystarczy, żeby oczywiście Bowiego tutaj trafić. Zobaczymy, bardzo ładne skiny trafione tutaj, no zobacz ile hołów, stary, naprawdę bardzo dużo. I tutaj właśnie z tego ametysta Butterfly Shuffle, no to jest nóż naprawdę wow. Ale o dziwo, wszystkie te czwórki hole trafione na bitwach, tak? Trafione na bitwach, to jest w ogóle, to jest, ej, to jest naklejka z tej skrzynki z naklejkami, czy źle mówię? Nie wiem, możecie mi poprawić w sumie w komentarzu. Jakiś tutaj też skeleton, no jakieś rękawice. No ładnie, ładnie, ładnie. Ostatnia skrzynia. No ale co tu się wydarzyło? 676 zł, no to tak jakbym, no kurczę, wyrzucił to błoto, nie? No cashback jakiś, no ale co nam po tym cashbacku? Kopiujemy bitwę, spróbujemy jeszcze raz. No to nie będzie tak, że skrzynka będzie mnie tutaj, wiesz, że ja się poddam, tak? Że skrzynka tutaj zwycięsko ze mną wyjdzie z tego pojedynku. Tak to nie będzie, tak to nie będzie. Zobaczmy. Pierwsza skrzynka. Niestety nic. Jeszcze 6 przed nami. Jeden taki nóż 1400, więc no jakby udało nam się jednego trafić, no to te 200 overall będzie nawet na plus z tych dwóch bitew. Nawet jak tamtą przegraliśmy. No ale zobaczmy. Jeszcze 3 skrzynki przed nami. 4 już niestety minęły i nie dały nam zupełnie nic, więc jest to troszkę lipa. No ale zobaczmy, dwie skrzynki jeszcze szansa jest, ale ta szansa już coraz to mniejsza. I leci ostatnia skrzynia, z której no wypada nóż, no ale no to by się spodziewał, że to akurat nie dla nas. No cóż, tak bywa. 2270 zł, tyle mam jeszcze. Teraz pytanie, czy ja chcę ryzykować tego karambita, czy nie? No to jest dobre pytanie. No tak naprawdę, jeżeli udałoby nam się go trafić, 7 sztuk, 7 razy 2, 14, 28% szans, że w całej tej bitwie komukolwiek poleci ten karambit Tiger Tooth. No dla nas szansa mała, no bo tak jak wspomniałem, 14%. Ale spróbujemy. Nie można też na to tak patrzeć. Może akurat nam się poszczęści, tak? Jest to bitwa o być albo nie być w dziesięciu filmie. No nie ukrywam, że po takim zaczęciu, no jednak bym, kurczę, chciał tutaj coś ugrać i jeszcze skrzyneczką sobie zakręcić, no ale no póki co nie zanosi się na to, że będę mógł tak zrobić. Zobaczmy, czy tutaj będzie jakieś zaskoczenie. Ostatnie dwie skrzynki z karambitem, Tiger Toothem. No i powiem wam, że chyba mogę się z wami żegnać i powiedzieć, że widzimy się już na kolejnym filmie. Oj, 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 jednak nie! Okej, okay, no dobra, tutaj zaskoczyła ta ostatnia skrzynia, powiem. No, jestem pod wrażeniem, jestem w szoku. Ale okej, okay, no już chciałem się żegnać, już się żegnałem nawet z wami. Ale no tutaj skrzynka powiedziała, a masz, damy ci. Tak, o, tak wiesz, tak... Rzuciła trochę od niechcenia, nie? Bo nie przyszliśmy po M9 Tiger Tooth, bo przyszliśmy po karambita Tiger Tooth'a, ale okej! Okay, nie narzekam, to tylko 400 by mniej, więc jestem, no, jestem zadowolony, tak? Ojejku, ten kałaszek 1000 zł, no się dalej niestety w cenie utrzymuje, znaczy jest bardzo ładny i jakby nie ujmuję mu tego, że jest przepiękny, ale no jak go rzuca, no to mogłoby dla mnie rzucić, tak? Tutaj delikatnie próbujemy wracać, no ale ojejku, no właśnie. No właśnie, no tutaj jakieś rękawice byłyby nas w stanie tylko i wyłącznie uratować. No właśnie, na przykład takie! Ale no, no jest jak jest, jest jak jest.
2900. No, dlaczego to się stary zawsze musi tak kończyć? Naprawdę nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Dobra, dawno nie graliśmy Royala. To wrzućmy coś takiego. Idealnie stary. Idealnie. 3 osoby. Underdog. Wiem, że zawsze narzekam, że nigdy nie wrzucam underdoga i zawsze się to opłaca. Więc teraz wrzucamy 3 boty, wrzucamy underdoga i jak tutaj się nie uda, jak teraz nagle zaczną mi spadać same najlepsze skiny, stary, no to nie wiem. Okej, nie ma tragedii. Zaczynamy sympatycznie. Mogło polecieć gorzej, ale oj, no właśnie. I teraz ja mam najwięcej, tak? Teraz ja mam najwięcej. Dobra. Zobaczmy, może tu jeszcze coś się wydarzy. Może coś się zaczaruje. Nie no, jak będę miał najwięcej siana? Nie. To jest żart, prawda?